Ale numer. Okazuje się, że w wiadomościach prywatnych na TikToku też mam pytania, na które można odpowiedzieć. I w jednym z takich pytań została poruszona kwestia tego, jak to działa, że w zasadzie mamy pełne działające multiversum w Doktorze Strange'u 2 na przykład, w momencie kiedy chwilę wcześniej w Loki mieliśmy jedną konkretną linię czasową, która była bardzo szczegółowo i pieczołowicie pilnowana przez TVA. No i jak się ma linia czasowa do multiversum? No więc tak, jeżeli wierzyć teorii, że istniała pierwotna linia czasowa, a następnie decyzje podejmowane przez poszczególne postacie albo jakieś wypadkowe zdarzeń doprowadziły do powstania odgałęzień tych rzeczywistości i od tego momentu mieliśmy już 2, 4, 16 i 32 wersje rzeczywistości mające wspólne źródło i to paradoksalnie będzie miało związek z aligatorem Lokim, no to w którymś momencie rozwoju takiego multiversum pojawia się Kang, ten z Lokiego, i on podejmuje decyzję o przecinaniu linii czasowej, w sensie wszystko co mu nie pasuje, no to cofają się, zabierają sobie tam jakiś wariant i resetują linię czasową, tak żeby to odgałęzienie nie powstało. Chociaż TVA powstaje później, no to znajduje się poza czasem, więc teoretycznie może się cofnąć do dowolnego miejsca wstecz i dokonać tego przecięcia. No więc dochodzimy do poziomu, w którym mamy jedną świętą linię czasową. No ale jak TVA przestaje przecinać linie czasowe i w jakimś konkretnym momencie, będąc poza czasem, przestaje istnieć, no to nie jest tak, że multiversum zaczyna pączkować od tego momentu i od decyzji podjętych przez postacie od tego momentu. Ono pączkuje wstecz na całej linii czasowej. Czyli w sekundzie, w której przestało istnieć TVA, istnieje już świat, czy linia czasowa, która wypoczątkowała z głównej linii fabularnej kilka milionów lat temu i tam na przykład Asgardczycy są jaszczurami. Co jednak budzi moją delikatną wątpliwość, jeżeli chodzi o te wersje Loki, które widzimy w serialu Loki. No bo o ile różne ludzkie wersje Lokiego są jak najbardziej do uzasadnienia, bo w przeszłości musiało stać się coś, co w jakiś sposób wpłynęło na tą rzeczywistość i na przykład mamy Lokiego kobietę, no to z jednej strony dziwne jest, że ją zgarniają jak ma już kilka lat, a nie zrobili tego na przykład od razu po porodzie albo w momencie poczęcia, co oznacza, że linię czasową muszą resetować wstecz do tego momentu. A z drugiej strony, abstrahując od ludzkich wersji Lokiego, no to jeżeli istnieje aligator Loki, no to aligator Loki raczej nie mógł powstać w chwili rozgałęzienia się linii czasowej w momencie narodzenia się Lokiego, tylko musiało to nastąpić dużo, dużo wcześniej, gdzieś w momencie, w którym decydowała się kwestia tego, jakie istoty będą w Asgardzie uznawane za bogów. Czyli nawet w momencie funkcjonowania TVA musiała istnieć czy pojawić się linia czasowa, która doprowadziła do całej ewolucji gadów, i to boskich gadów, bo asgardzkich, skutkujących powstaniem aligatora Lokiego, i dopiero w tym punkcie oni zgarnęli aligatora Lokiego, a następnie zresetowali tą linię czasową do głównej, jedynej akceptowanej przez nich linii czasowej, wstecz aż do momentu rozgałęzienia. Natomiast wracając do pytania, tak, ma to sens, bo biorąc pod uwagę, że TVA przestaje istnieć, nikt linii czasowej nie przecina, to zaczyna ona pączkować multiversa na każdym odcinku swojej długości.